uważam turniej o Puchar Radnego oficjalnie za otwarty. Bardzo dziękujemy. W tym roku to już druga edycja parafialnego turnieju piłki nożnej o Puchar Radnego CRS. Jak widać, pogoda dopisuje, frekwencja również. Druga edycja, przesunięta trochę w czasie, bo miała być wiosną organizowana, ale z uwagi na organizowanych wiele imprez kościelnych nie mogliśmy zaprosić naszych przyjaciół, lektorów z Jawiszowic, z naszym byłym wikarym Adrianem, który bardzo chciał wziąć udział i jak widać dojechał ze swoją drużyną dosyć liczną i mam nadzieję, że mimo tego przesunięcia turniej będzie udany, zwłaszcza, że dopisuje nam pogoda i frekwencja. No właśnie, kto jeszcze bierze udział w turnieju? Drużyna Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, drużyna Urzędu Miasta i Rady, no i nasi lektorzy z parafii w Pastwiskach. No to taki pana pomysł, żeby zorganizować ten turniej. Jest pan zadowolony? Udało się? Bardzo. Organizacja turniejów sportowych i sprawy związane ze sportem, przede wszystkim to, żeby aktywizować społeczeństwo, to była moja główna, jeden z głównych przekazów, które obejmując mandat obiecałem społeczeństwu tutaj lokalnemu i mam nadzieję, że to się uda i te turnieje, mimo że to jest dopiero druga edycja, mam nadzieję, że będą się rozrastać i przybierać na sile w formie uczestników i większej ilości drużyn. No właśnie, no bo tutaj są zaangażowani i młodsi i starsi. Tak, tak. Te różnice wieków spowodowane są tym, że no, drużyna lektorów, wiadomo, że to są chłopcy w wieku średnim, ze szkół średnich, podstawowych, natomiast drużyny policyjne nie zawsze mogą uczestniczyć w tych turniejach ze względu na czynności i zadania służbowe, dlatego też wśród policjantów jest więcej oldboyów niż czynnych policjantów, aczkolwiek trzech z nich jeszcze jest czynnych. No, dobra zabawa, ale też walczą o puchary, czyli ta rywalizacja sportowa również będzie. Tak, mam nadzieję, że ona będzie w duchu fair play, to jest najważniejsze, a te puchary to jest taki jakby dodatek do tego, żeby zabawa była dobra i rywalizacja świetna. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.